Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam uniwersalną ładowarkę podróżną, która pasuje niemalże do wszystkich gniazdek na całym świecie. Ładowarkę możecie kupić na stronie www.new-electric.pl. Jak widzicie, posiada dwa wejścia USB, dające napięcie każdy z nich 5 V o prądzie 1 A. Można do tych portów USB podłączyć kabel, no i zasilać dowolne urządzenie, które potrzebuje napięcia 5 V. To może być smartfon, to może być tablet. Uniwersalność tej ładowarki polega na tym, że tutaj po przesunięciu konkretnej dźwigni wysuwają się odpowiednie wtyczki. Zobaczcie, po przesunięciu tej dźwigni wysuwa się wtyczka europejska. Jak tutaj odblokujemy, schowamy, to możemy wysunąć wtyczkę angielską, następnie wtyczkę amerykańską i australijską. Dodatkowo dopowiem, że urządzenie to świetnie będzie się sprawdzało jako taka przejściówka. Zobaczcie, po wyciągnięciu tej części możemy użyć ją jako przejściówkę, czyli jeżeli jesteśmy na przykład w Anglii, a mamy, powiedzmy, taki zasilacz, no i musimy go w jakiś sposób zasilić, to w tym momencie wystarczy wysunąć wtyczkę angielską i spokojnie możemy podłączyć nasz zasilacz. W ten sposób możemy zasilić praktycznie każde urządzenie, lokówki, jakieś żelazka, laptopy, no praktycznie wszystko. Maksymalne obciążenie tej końcówki to 1300 W, jest przeznaczona na napięcie do 250 V i prąd 10 A. Dodatkowo urządzenia ładowane będą zabezpieczone, ponieważ tutaj na dole jest bezpiecznik. Można go praktycznie, widzicie, otworzyć w palcach. W środku jest bezpiecznik, także jeżeli doszłoby do jakiegoś zwarcia, jakiejś nieprawidłowości, to ten bezpiecznik zabezpieczy nam nie tylko ładowarkę, ale przede wszystkim nasze urządzenia. Jak widzicie, no świetne, uniwersalne urządzenie, nie tylko ładowarka, ale również adapter. Możecie podłączyć praktycznie wszystkie urządzenia, które posiadacie, które potrzebujecie podłączyć. Urządzenie bardzo wygodne, mieści się w ręce, świetnie zmieści się w torebce, plecaku. No, warto wziąć na jakąkolwiek wyprawę, gdziekolwiek się wybieracie. Do zestawu dołączona została również instrukcja obsługi. Jak zobaczycie, tutaj jest informacja, z czego się ta ładowarka i adapter składa, jakie są końcówki, co można zasilić. Zobaczcie, wielki zakres tych urządzeń, no praktycznie wszystkie urządzenia potrzebujące napięcia możecie podłączyć. 1300 W obciążenia to jest naprawdę sporo. Tutaj jest pokazane, jak podłączyć europejską wtyczkę do gniazdka. Dodatkowo macie informację, jak podłączyć sam adapter, ponieważ jak sobie odłączymy tutaj ten adapter, to mamy wtyczkę na przykład amerykańską i możemy tą wtyczkę bezpośrednio podłączyć do gniazdka bez tego adaptera. Czyli de facto, będąc gdzieś za granicą, mając właśnie takie wejście, możecie użyć nie tylko tej ładowarki, ale również adaptera osobno. Czyli takie dwa urządzenia w jednym. Dodatkowo macie listę krajów, w których na pewno będzie pasowała ta wtyczka. No i oczywiście informacje o bezpieczeństwie tutaj. Dajcie znać, czy tego typu rozwiązania Wam się przydają, czy korzystaliście kiedyś z takich uniwersalnych ładowarek, adapterów. Jeżeli tak, to liczę na komentarze. Liczę również na Wasze pytania, jeżeli takowe macie. Jeżeli film Wam się podobał, zachęcam do lajkowania, subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!